Co się wydarzyło w mojej głowie, że do tego doszło? Mam nadzieję, że ten tytuł, to pytanie Ciebie zaintrygowało i pozostaniesz na tej transmisji do samego końca. Ja nazywam się Dorota Orzuk i jesteśmy właśnie w cyklu transmisji o wewnętrznym krytyku. Dlaczego ten temat? Dlatego, że kiedy człowiek, tak jak ja, mając 40 lat, dowiaduje się, że ma w sobie wewnętrzny głos, że prowadzi w sobie dialogi, z których nie zdawał sobie sprawy, i dialogi te są odzwierciedleniem jego poziomu świadomości, systemu przekonań, wierzeń, sposobu, stylu myślenia, którego nabył od dzieciństwa. Wszystkiego, co zostało w nim zakorzenione do tej pory, to zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wewnętrzny głos, który mu towarzyszy, jest nie dość, że odzwierciedleniem tego wszystkiego, to jeszcze przejawia się w działaniu, w zachowaniu, przejawia się w ogóle w emocjach, ponieważ wszystko, co myślimy, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale nasze myśli wywołują emocje w ciele, nasze myśli wywołują emocje w ciele i emocje te stymulują nas, bądź właśnie nie stymulują do pewnych zachowań, do działania. Dlaczego czasem stymulują, a czasem nie stymulują? Dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, rozmawialiśmy o apatii, to okazuje się, że właśnie emocje nas powstrzymują przed działaniem, czyli zatrzymują nas w miejscu, hamując nas, żeby nie działać, żeby nic nie robić, żeby unikać wręcz wszystkiego, co tylko by wymagało jakiejś akcji. I dlaczego o tym dzisiaj rozmawiamy? Ponieważ jesteśmy w cyklu o wewnętrznym krytyku i bardzo mocno nawiązujemy do mapy poziomów świadomości. Jeśli nie wiesz, o czym mowa, zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich transmisji, a przede wszystkim zachęcam Cię do wygooglowania sobie poziomy świadomości i myślę, że wujek internet podsunie mapę poziomów świadomości Davida Hawkinsa, która nam towarzyszy, a ja od razu muszę polecić tę książkę, ponieważ uważam, że ona może być zbawienna dla wielu. Siła czy moc? Jeśli chcesz zacząć korzystać w swoim życiu z mocy i przestać się siłować z wszystkim, z codziennością, z sobą, z rzeczywistością, z innymi, a przede wszystkim z sobą, to zachęcam, żebyś sobie kupiła tę książkę, ponieważ mówi ona właśnie o tym wszystkim, o świadomości, ile od nas zależy. Ja zdałam sobie dopiero sprawę, ile ode mnie zależy w wieku 40 lat. Stało się to dzięki temu, że dołączyłam do organizacji, w której taka wiedza jest dostępna, o takiej wiedzy się mówi, taką wiedzę się rozprzestrzenia, taką wiedzę się propaguje, ponieważ ta wiedza pomaga ludziom wyjść z poziomu niemocy, z pozycji niemocy, wyjść z ograniczających przekonań i po prostu żyć, i kreować, i działać. I tylko wspomnę, że według Davida Hawkinsa poziomy świadomości są tak właśnie poukładane bardzo fajnie i warto je poznać, ponieważ mogą być dla Ciebie mapą. Mapą, gdzie jesteś? Na jakim poziomie jesteś? Czy chcesz tam? Możesz zadać sobie pytanie, czy chcesz tam być? Co Ci to daje, że tam jesteś, że w tym tkwisz, może już długo? Czy chcesz z tego, czy chcesz wyjść na wyższy poziom świadomości? I jak zobaczysz, jakie są kolejne i co możesz zrobić, żeby tam wyjść, jak niejako po drabinie świadomości, to po prostu możesz zacząć to robić. Czyli w momencie, w którym zdasz sobie sprawę, gdzie jesteś, co Ci to daje, czy Ci to służy, czy Ci się to opłaca, czy chcesz to kontynuować i zdecydujesz, że chcesz wyjść wyżej, to możesz to właśnie zrobić. Dzięki temu, że zdasz sobie sprawę, że masz moc wpłynięcia na to. I jednym z najpiękniejszych dni mojego życia był dzień, w którym się dowiedziałam, że ja mam moc regulowania tego, co się w mojej głowie odbywa. Mam moc, jeszcze raz to powtórzę świadomie i celowo, mam moc regulowania tego, co się w mojej głowie odbywa. Czyli mam moc regulowania wewnętrznych dialogów.
Tę moc ma każdy z nas, ale nie wszyscy wiemy, że takie dialogi w naszej głowie się odbywają. To jest raz. Może dzisiaj usłyszysz to po raz pierwszy i może dzisiaj dzięki tej transmisji zaczniesz to obserwować. A dwa, jak już wiesz, to możesz tym zarządzać dopiero wtedy. Peter Drucker, mój ulubiony, bo pamiętam jak na studiach zarządzania zasobami ludzkimi właśnie usłyszałam, że Peter Drucker powiedział, że możesz zarządzać tylko tym, z czego zdajesz sobie sprawę. Dlatego misją tych transmisji jest szerzenie tej wiedzy, żeby jak najwięcej ludzi mogło zdać sobie sprawę wcześniej, niekoniecznie w wieku 40 lat, tak jak ja, że mogę mieć na to wpływ. I pierwszym, takim najniższym poziomem, który wymienia David Hawkins, jest wstyd, już o nim rozmawialiśmy, potem wina, już o niej rozmawialiśmy, apatia, już o tym rozmawialiśmy. Powiem tylko, że apatia, bardzo warto zdać sobie sprawę, czy nie jestem w apatii, ponieważ długotrwałe tkwienie w apatii prowadzi do depresji. Ponieważ apatia to jest brak energii, by korzystać z czegokolwiek, co się pojawia na Twojej ścieżce. Być może dostałaś właśnie możliwość, jak, nie wiem, możliwość jak ta kura, która znosi złote jajka, ale nie skorzystasz z niej, jeśli jesteś w apatii, ponieważ kiedy człowiek jest w apatii, nie ma energii, by korzystać z czegokolwiek. Nie ma energii, by kreować, nie ma energii, by działać. Dlatego wspomniałam o tym, że myśli i emocje mogą nas również hamować przed działaniem. Czasem nas popychają do działania, jak złość na przykład. Złość nas popycha do działania, jak się przyjrzymy, nie? Któryś święty powiedział, że może być błogosławieństwem właśnie, bo może cię popchnąć, może cię popchnąć do przodu, wyrwać z bierności. Ale apatia cię w niej chce trzymać. I dzisiaj kolejnym poziomem jest żal. Gdy sobie wygooglujecie mapę poziomów świadomości, wszystko będzie łatwiejsze, jaśniejsze i łatwiej przyswajalne, absolutnie bardziej zrozumiałe, ale tylko pokażę, jak ona wygląda w książce. Popatrzcie, wstyd, wina, apatia, żal, strach. I przepiękne jest to, że jest tutaj również opisany, jaki stan umysłu wtedy człowiek ma, tak? I przy żalu dzisiaj, o którym będzie, jest ubolewanie. Zaraz do tego wrócimy. Jaka jest wizja Boga? Jaką ma się wtedy wizję Boga? Że jest lekceważący, nie? Wizja życia? Że życie jest tragiczne. A proces dominujący, czyli to, co głównie jest w Twoim umyśle, ciele, czym jesteś jakby zainfekowana, to zniechęcenie. I żal chce powiedzieć, że dlaczego wewnętrzny krytyk i poziomy świadomości, jak to w ogóle, dlaczego to łączymy? Dlatego, że kiedy już wiesz, że coś takiego jak wewnętrzny krytyk istnieje, kiedy już wiesz, że w Twojej głowie odbywają się dialogi, tak? A jeśli nie wiesz, to zachęcam Cię dzisiaj, poobserwuj swoje myśli, jak myjesz naczynia, a trochę zmywarki nam dzisiaj pozbawiają nas tej możliwości. Ale kiedy jedziesz samochodem, kiedy siedzisz na kanapie, właśnie sobie usiadłaś do kawy, nie? I pojawiają się w Tobie w głowie różne dialogi. Aha, czy ja... A zapomniałam załączyć pralkę. Oj, miałam gdzieś zadzwonić. A nie, czy ja mogę sobie usiąść, wypić kawę tak po prostu? Chyba powinnam coś robić. Wiecie, wymyślam tutaj te różne dialogi, każdy będzie miał swoje, ale w tych momentach możesz po prostu zdać sobie sprawę, że one są, że jest w głowie wewnętrzny głos, który cały czas dziamie i tam gada, i gada, i gada, i gada. Nie zdajesz sobie z niego sprawy prawdopodobnie, jeśli nie wiesz, że coś takiego istnieje, że jest taka nazwa dla tego, że jest taki mechanizm. Ale jak wiesz, to możesz posłuchać tych głosów. I dlaczego to jest ważne w nawiązaniu do poziomu świadomości?
O, Julusia jest, Lidia, jejku, cześć dziewczyny. Monia, Lidia, dziewczyny, jak miło, że jesteście. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ kiedy zaczniesz się przyglądać temu, czy przysłuchiwać, wiem, że to brzmi, jakbyśmy tu w jakichś psychiatrycznych zaburzeniach byli, ale podobno wszyscy jesteśmy stuchnięci, tylko nie wszyscy zdiagnozowani. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że możesz na podstawie tego dialogu wyłuskać określenie swojego poziomu świadomości. Czyli jeśli w tym dialogu dominuje na przykład dzisiejszy, to, o czym mówimy dziś, czyli żal, czyli dialogi są oparte, ona jest winna. To jej wina, to ona mnie w to wciągnęła, albo to przez niego nie mogę realizować swoich marzeń, wiecie, bo wina może mieć różne źródła, przeróżne. Może być to, Boże, wina, żal może mieć różne źródła, tak? Bo żal tu z winą się, wiecie, to się mieszają te emocje wszystkie, ale jak jest żal, to jest i wina. Żal może wypływać, może być żalem do siebie, tak? A może być żalem do kogoś. Może być żal za grzech. Od razu powiem na marginesie, że mamy żałować tylko jeden raz, a nie całe życie się żałować za to, co zrobiliśmy 50 lat temu. Może być żal za coś, co się zrobiło, czegoś, co się zrobiło. Może być żal za coś, czegoś, czego się nie zrobiło, okazji, z której się nie skorzystało, na przykład, może być żal po stracie czegoś, że się czegoś nie doceniało, może być żal do kogoś, właśnie jak wspomniałam. Te żale mogą być różne, więc ten dialog będzie wyglądał w zależności od tego, o jaki żal chodzi, tak? Ale kiedy się przesłuchasz, że często, na przykład, kiedy ci coś nie wyjdzie, albo kiedy coś czegoś, no w różnych sytuacjach po prostu, na przykład dominuje żal do siebie, tak? Że o, jestem ofiarą, nic nie mogę, mi to nigdy nie wychodzi, wszyscy mnie wykorzystują, ja to mam gorzej. To jest taki żal do siebie. Sprowadzanie siebie do tej pozycji cały czas, to jest poziom świadomości, który cię cały czas sprowadza do tego żalu, bo on jest, wypływa z żalu. A wiecie, żal napędza żal, radość napędza radość, miłość napędza miłość. Tak jak myśl napędza myśl, uczucie napędza uczucie. To właśnie chodzi mi o to, że na podstawie tego dialogu możesz wywnioskować, określić, czy twoim dominującym poziomem świadomości na te chwile życia nie jest żal. I czy czasem nie kontynuujesz tego od lat, miesięcy? Bo jeśli nie zdasz sobie z tego sprawy, to prawdopodobnie będziesz to powielać. A jeśli zdasz sobie z tego sprawę, i popatrzysz na mapę poziomów świadomości, a jeszcze pomyślisz, co ja sobie tym robię, nie? Tak jak dzisiaj takie pytanie mamy cudne. Po pierwsze, możesz zadać sobie pytanie, co się wydarzyło w mojej głowie, że do tego doszło, że moim głównym tu dialogiem jest ten wałkujący się żal. Po drugie, możesz zadać sobie pytanie, czy mi się to opłaca kontynuować? I po trzecie, co mogę zrobić? I tu możesz popatrzeć na mapę poziomów i obrać cel, chociażby cel. Nawiążę koniecznie, muszę to zrobić, do naszego wczorajszego spotkania Mastermind z moją grupą. Z dziewczynami mamy takie cykliczne w każdym tygodniu spotkania Mastermind, możliwe niemożliwego, poszerzenie horyzontów. I wczoraj tak pięknie wybrzmiało,
od Anetki Dębiec-Przybylskiej. Specjalnie wymieniam, Anetka, twoje nazwisko, bo po prostu niesamowite to, co wczoraj powiedziałaś. Jeśli nie określisz celu, to nie widzisz drogi. Jeśli nie określisz celu, to nie widzisz drogi. Więc jeśli określisz sobie cel, możesz po prostu wziąć tę mapę i określić, gdzie ja chcę być. Ja chcę być na poziomie odwagi, czyli robić w moim życiu to, co mi serce mówi, co chcę, czego sama pragnę, nie tego, co ktoś mi kazał, każe. Nie chcę odzwierciedlać tego, co ludzie chcą, tylko chcę to, co jest moje, robić w życiu. A do tego potrzebna jest odwaga, bo większość ludzi nie robi tych rzeczy, bo nie ma na to odwagi. Bo robienie tego, czego się chce, bycie tą osobą, którą się jest sobą dzisiaj, wymaga odwagi. Wymaga odwagi. Więc gdy określisz cel, chcę być odważna, chcę być, mieć wewnętrzną moc korzystania z moich wewnętrznych zasobów, bez oglądania się, co kto powie, czy zostanę skrytykowana, czy nie, czy się komuś będzie podobać, co kto pomyśli. To widzisz, zaczynasz widzieć drogę do tego, czyli codziennie o tym pamiętasz, codziennie stawiasz się w sytuacjach, w których z tej odwagi możesz skorzystać. Czyli powstaje droga. Droga powstaje, kiedy idziesz. Pójdziesz do odwagi, nie? I powstaje droga dochodzenia do tej odwagi. Czy myślicie, że ja urodziłam się z wielką odwagą, żeby nagrywać transmisję? Nie. Budowałam to. Budowałam to każdego dnia. I do dzisiaj jeszcze, zanim włączę play, to mam jeszcze dreszcze. Ale wiem, że odwaga to nie jest coś, co po prostu jest. To jest coś, co się buduje, co się tworzy. Jak każdy poziom świadomości. Więc jeśli to, co tutaj wybrzmiało, jest dla ciebie wartością, jest ważne, jest wartościowe, jest czymś, co chcesz praktykować, co chcesz też czym chcesz żyć, powiedz o tym innym. Powiedz o tym w swoim środowisku. Możesz udostępnić tę transmisję albo powiedzieć o tym swoim koleżankom. Może nie zrozumieją od razu, ale bądź tą, która tę wiedzę rozprzestrzenia w swoim środowisku. Wtedy jest możliwość rozprzestrzeniania tego na szeroką skalę. Bo moim marzeniem jest, żeby tego rodzaju wiedza była w szkołach. I żeby już od małego dziecka właśnie człowiek mógł zarządzać swoimi emocjami, zdawać sobie z nich sprawę, szanować je, wykorzystywać do własnego rozwoju. Ale jak na razie, to jesteśmy trochę uczeni wypierania emocji, wstydzenia się emocji, spychania pod dywan i podobania się wszystkim, tylko nie sobie. Wszystkiego co najlepsze, powodzenia w budowaniu siebie. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, zapraszam do napisz do mnie prywatnie. Dobrego dnia.